Witam, tutaj Ibiś, to jest. Czekaj, jeszcze raz. Witam, tutaj Kuba. To jest kolejny odcinek z... Z czego? Jak to z czego? Kolejny vlog. Wróciłem dopiero z dworu. W szkole byłem. Jest 15:20. Akurat nie ma nikogo w domu, to pomyślałem sobie, że zrobię vloga. Teraz mam otwarte po prostu screenshoty. Wszystkie screenshoty z mojej głównej instancji Minecrafta. Z najdawniejszych lat, jak widzę. Znaczy w sumie to nie są aż tak dawne. Nie wiem, to było 3 lata temu, może. Może więcej. Nie wiem. Tak czy inaczej chciałem powiedzieć, że ostatnio miałem ciężkie dni. Jest piątek 20 kwietnia w tej chwili. O, Wertes. Wertes. To okno mam otwarte. Dlatego takie dźwięki są. I tak, co chciałem powiedzieć. Ostatnio miałem ciężkie dni. I uświadomiłem sobie, że wiele moich zachowań jest nieprawdziwe. W sensie sztuczne po prostu. To wynika w sumie z mojego wieku, ale zasłaniałem się po prostu głupim zachowaniem, takim debilstwem. Nie wiem, czy w nagraniach to było widać, czy nie, bo szczerze mówiąc, rzadko kiedy oglądam swoje filmy. Zacznę to robić teraz, żeby widzieć przynajmniej, jak się zachowuję. Ale... O, patrzcie, tu już używałem nazwy Ibiś, nie? Zanim jeszcze na YouTubie cokolwiek było, to już miałem Ibiś nazwę. W ogóle wam powiem jedną rzecz. Albo tobie, albo wam. W ogóle, po prostu. Jeśli chodzi o nagrywanie. A, w sumie to zostawię na inny film. Teraz po prostu ciężkie dni moje. Ostatnio miałem ciężkie dni, jakieś 5 dni może, nawet tydzień cały. Wczoraj się łbem walnąłem w szklarnię i coś do mnie dotarło wtedy. Wczoraj i dzisiaj to były takie lepsze dni. Ja myślę, że już wychodzę z tego. Z tego badziewia, w którym byłem. Aha, ja dalej nie mam kamery, nie? Miałem mieć już dawno, dalej nie mam. No cóż. Ale zrobiłem swojego skina z papieru Minecraftowego. Na Google Plusie możecie zobaczyć, że mam swojego tego. Ja tam wysłałem. Jest tam po prostu mój papierowy skin z Minecraftów. Wczoraj robiłem o 23. Morph mod, ja. Tak, bardzo podoba mi się. Teraz będę codziennie widział swojego skina Minecraftowego. Ja. Sure. A za nim widać ketchup Kotlin. Bo to mój ulubiony ketchup. Ketchup Kotlin. Hurra. I tak, dopiero co wróciłem. No, nie przebrałem się jeszcze do końca. Jedyne co zrobiłem, to zdjąłem bluzę, buty i spodnie. I leżąc na łóżku obok. Ale do rzeczy. Prawda jest taka, że w tych ostatnich dniach wiele się we mnie zmieniło. Znaczy nie wiem. Na pewno coś do mnie dotarło. I cieszę się, że... No, możliwe, że jakieś zmiany nastąpią. A tu w ogóle jest świat, który jest bardzo stary. W tamtym sensie. Mogę wam pokazać kiedyś go. Bo ciągle go posiadam na komputerze. On jest bardzo stary. To jest chyba najstarszy świat, jaki posiadam na komputerze, bo był jeszcze jeden stary survival, który niestety nie chce mi się włączyć. Dziwo. Dalej go mam, ale nie chce się włączyć. Na 1.5.2 był. To był mój pierwszy survival. Ale mój pierwszy świat w ogóle, jaki miałem, to był Creative. No i niestety usunąłem go. Szkoda.
To był pierwszy świat, na którym mody mi się udało wgrać. O, Farelandy. Tak, to był pierwszy świat, na którym udało mi się grać mody. On się nazywał Wiocha Kuby. I w ogóle on był światem Creative, tam robiłem różne rzeczy. Pierwszą budowlą na tamtym świecie było wielgachne drzewo brzozowe, które nie było jakieś super fajne, ale no była to pierwsza budowla taka ogromna moja. Zresztą to była chyba jedna z pierwszych budowli moja w Minecrafcie. Aha, czekaj, jeszcze wcześniej grałem na Minecraft Demo. Dzieci na dworzu. Tak, jeszcze wcześniej grałem na Minecraft Demo. O, to jest ten Wiocha. Nie, to nie jest Wiocha. To jest, jak on się nazywał? Jak on się nazywał? Ibisia Serewerek chyba. O, tutaj w ogóle shadery mam. Pierwszy chyba raz. Fajne shadery. Muszę zobaczyć, jakie to są. A texture pack tu jest... John Smith? Tak, to jest John Smith. To po tym glowstone'ie widzę. Chociaż Conquest lepszy jest moim zdaniem. Ale John Smith też nie jest zły, szczerze. John Smith jest bardzo ładny. Jak na moje. Oczo, buzianosek, oczo, buzianosek. Ja wam się ten świat pokażę kiedyś, ja wam mówię. Tak czy inaczej, ostatnio miałem złe dni, wczoraj się uderzyłem. W szklarnię i coś do mnie dotarło. Oprócz tego, że mam guza na głowie, to po tym wydarzeniu się rozpłakałem i gadałem z tatą o wielu rzeczach. Przede wszystkim chodzi o to, że coś do mnie dotarło. I postaram się zmienić. Szczerze mówiąc, najbardziej mnie wkurzają te odruchy samowolne, takie odruchy debila. Od jakiegoś czasu tak to nazywam. Odruchy debila. Duży mam sentyment w ogóle do tego świata, co tu widać. To dopiero był świat. Znaczy, on dalej istnieje, ale. You know what I mean, didn't you? No. Yeah. PWWM-a tu nie będzie, bo... No bo... Wiadomo czemu. A to jest oddzielna instancja. PWWM ma oddzielną instancję swoją, tak samo wszystkie światy modowe. Znaczy tutaj dawno temu jeszcze było wszystko razem, ale na jednej instancji. Ale po jakimś czasie zacząłem używać oddzielnych. Po tym jak mi PWWM się rozpsuł. Zresztą jest odcinek na tym. On się nazywa chyba Mały Wielki Błąd, czy coś takiego. Od tamtego pory zacząłem używać oddzielnych instancji do wszystkich tych. Znaczy jest jedna główna, ale też są poboczne, które są na dysku D. To w ogóle jest moja największa budowla w Minecrafcie, jaką wybudowałem. Oczywiście na Creative. Miał to być świat survivalowy, ale po jakimś czasie zmienił się w Creative'a. Tak kompletnie. Tutaj wszystko co widać to jest na Creative robione. Już tutaj miałem jakiegoś miniaturowego skilla przynajmniej. Budowania. To widać zresztą od początku. Na początku samym te wszystkie badziewia, budowle były takie B. Tutaj na tym świecie już są takie bardziej, nie? To po prawej na przykład, nie? Zresztą sam John Smith tutaj dużo dodaje. Pamiętajcie, że jeśli robicie taką dużą budowlę, to nie róbcie takich ścian płaskich, tylko. Tylko takie bardziej. No, bardziej. O, tutaj pitch black.
To były czasy, Pitch Black. To chyba jest prawdziwy Pitch Black. Tak mi się wydaje. O, ten świat w ogóle nagrany był. Z tego jest odcinek z tamtego. Tylko nie wiem w sumie jak się nazywa, ale niech tam. Nie jest to jakieś super istotne. Szczerze mówiąc. Dobra, to jest tyle, co chciałem powiedzieć. Jak ktoś chce, to niech sobie obejrzy do końca te screenshoty. Nie wiem. Może ktoś chce, może nie. Ja już nic więcej i słów nie powiem. Chyba, że coś mi się przypomni. W to wątpię. Ale to tyle. Dzięki za oglądanie. Pamiętajcie, że jeśli coś się skończyło, to coś nowego się zacznie. I na razie, cześć. Hej.
szczerze, nudzi mi się już. Nie chce mi się patrzeć już na to. Jak mam być szczery. Jak ktoś dotrwał do tego momentu. No, albo przewinął na koniec. No to... Bo powiem inaczej. Jak ktoś przewinął, to się nie liczy. Ale jak ktoś dotrwał do tego momentu, to... To się nie ciesz. Nie masz co robić w życiu. Dlatego oglądasz takie badziewie, które jest nic nie warte. Bardzo duża plątanina kabli. Oj. Szczerze... Nie chce mi się już oglądać. To będzie koniec. Także ponownie, dzięki za oglądanie, ja to szybko pominę trochę. Tutaj widać, zresztą to było nagrywane chyba. I got the bolt. O, to w ogóle wysłałem koledze. Kiedyś. Tutaj ten mój świat, kochany. Epilepsji proszę nie dostać. O, tutaj... O, Vertes. Ha, ha, ha. Ugotomen. Udokumentowanego go mam, ha. Zaraz kichnę, uwaga. Dobra, już kichłem. Creepery. O, tu PWWM. Także widzicie, jak PWWM się późno zaczął, nie? Daleko w mojej wędrówce. Tutaj data jest, ale ona jest zasłonięta, no nie no. Tam był 2015 chyba. Napisany. Tak mi się wydaje. 1, 2, 4. SPWM? Tak, bo jest kij. O, tu jak na spawnie znalazłem loch. Znowu PWM. PWM. Bo tutaj jeszcze jest razem z tą główną instancją PWM. Bo tu jeszcze nie zacząłem używać oddzielnych, dlatego tak jest. Tutaj niestety już usunięty świat tamten. Szkoda. Tutaj błędy graficzne mojej karty graficznej. O, tu kolejny świat usunięty. Bardzo ładnie tu zresztą jest. Ciekawe, co to są za shadery. Znaczy, tu jest Conquest oprócz shaderów jeszcze, nie? I powiedzcie mi, że Conquest nie jest ładny. O, to też usunięte. Również Conquest. Tu w ogóle wyłażą gracze spoza mapy, nie? Co nie powinno się dziać właściwie. Znowu PWM. O, 2015. No, mówiłem. Tu testowałem Towncrafta najnowszego 5. Towncraft 5. Są PWM. No, PWM. Restart serwera, hura. PWM. Znowu to. O, to. Tego już nie ma pewnie. Ale to też były fajne czasy. Nie powiem. Stare laboratorium. Tutaj ja z Tomkiem łowimy rybski. Znowu PWM. Błędy karty graficznej.
OpenGL error. Ja, woda w ogóle. Co z tą wodą się dzieje, to ja nie wiem. Piksele tomkowe. Lapis lazuli. Tutaj mam serc więcej, tutaj chaos. Tu jest ten świat, co był na jednym odcinku z tego, z Sam na świecie. Tu nie wiem, co to jest. Tutaj jakieś dziwactwa, inne dziwactwa. Błędy, błędy. TARDIS. World. Ziemniaczek z... O, to dobrze pamiętam. Fajnie było. Spider-Man 20 SKM. To na miniaturkę było. Filmu, którego nie ma zresztą. Tu mam blok, który nie jest blokiem. Hura. Mine Formers Prime. Jej. Lub jego. Tu jest gęba. O, to jest ten. Sam na świecie robiony. Tyle zresztą nigdy nie był. O, tu jest tam Sam na świecie. O, tak, to jest Sam na świecie. Które znam. Które znamy. Tu miał być ten, z Pataponów. Kanogabang. Pamiętam nawet. Je. No dobre. To jest TARDIS z Dalek Moda. A to jest mój TARDIS. Co lepszy? Nie, żeby coś, oba są dobre. Dalek. Dalek. Kan. Kikoku. Sextra Utilities. Dalej. Co my... Zaraz, co? Bo zamieniam decyzję. And its name is John Cena. Du, du, du. Nie no. Co? O, tu już mam skina. Lel. To początki były, z tego co wiem. Tu już są te fantomy. Testy fantomiczne. Tutaj są testy te. Inne testy. To jest całkiem niedawno, szczerze mówiąc. O, to w ogóle było wczoraj. Nowy generator świata testowałem. Buffett. No i wziąłem ocean na endowym typie. Wygląda to dziwnie. A jakie lagi na tym są? O, cholerne. Ogromniaste. Dobra, ale tak czy inaczej to by było na tyle. Dzięki za oglądanie. Pamiętajcie, że jeśli coś się skończyło, to coś nowego się zacznie. I na razie, cześć. Hej.